Serdecznie na dzisiejszy webinar. Jest to ostatni webinar w tym roku, jeśli chodzi o duplikację, jeśli chodzi o program partnerski. Spotkamy się najprawdopodobniej już po nowym roku, 3 stycznia i być może będę miał wtedy jakąś ciekawą garść nowych informacji na temat tego, co się między innymi dzieje w szarży. Przejdziemy do programu partnerskiego. Na początek, jak zawsze, dosłownie kilka zdań o sobie. Może nie lubię mówić dużo o sobie, natomiast chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, z kim macie do czynienia. Ogólnie, jeśli chodzi o finanse, zajmuję się od ponad 20 lat zarówno bankowością, ubezpieczeniami, funduszami inwestycyjnymi. Bardzo temat zawsze był bliski mi, jeśli chodzi o programy multi-level marketing, programy partnerskie, i gdy poznałem firmę Skyward Community, wcześniej pod nazwą Skyway, to wiedziałem tak naprawdę w momencie, kiedy zapoznałem się z technologią, właściwie z ideą, to wiedziałem, że jest to to, co naprawdę chcę robić i rozwijać, i szczególnie mieć udziały swoje właśnie w tej spółce. 6 lat, ponad 6,5 roku minęło od czasu, kiedy jestem w firmie. Mieliśmy możliwość skończenia takiego fajnego szkolenia rocznego 3D Coaching. Polecam. Wiem, że takie różnego rodzaju szkolenia, doszkolenia, kształcenia będą dostępne we firmie Skyward Community, Unicki Sting Technology, czy jeszcze innych spółkach powiązanych. Natomiast szczególnie w tej pierwszej spółce, firmie Skyward Community, będą bloki szkoleniowe, będzie możliwość się kształcenia, a nawet zdobycia nowego zawodu, z którym będzie można związać się na lata. Z tego względu, że technologia, którą firma rozwija w tej chwili, to co się będzie działo w najbliższych latach, jeśli chodzi o rozwój technologii kolei strunowej, to w jakich działach firma będzie potrzebować ludzi, zarówno w tej części fizycznej, jak i tej części, powiedzmy, biurowo-umysłowej, że tak nazwę, będzie bardzo duże pole do popisu. Na razie na tych webinarach tutaj Suchodojew na przykład czasami informacje krótkie podaje, że to jest w trakcie rozwijania, natomiast dużo więcej informacji po prostu w odpowiednim czasie się pojawi, jakie działy, w jakich kierunkach można się kształcić, gdzie ewentualnie można tutaj upatrywać dodatkowego lub jedynego głównego źródła dochodu i związać się faktycznie naprawdę na długi okres pod tym względem z firmą. Natomiast przechodząc do programu partnerskiego, tutaj jeszcze historyczne zdjęcie z szarży z grupą kilkunastu osób, właśnie między innymi z budowy, z panem tutaj Anatolim Junickim, ale też rozdanie właśnie certyfikatów po szkoleniu rocznym. I teraz przechodząc do programu partnerskiego. Sam program partnerski jest bardzo, bardzo prosty. Składa się z 7 części i pokrótce postaram się je omówić. Zanim do tego przejdę, to nawiążę tylko krótko do tego, co otrzymujemy w momencie, kiedy się zarejestrujemy. Osoby, które są pierwszy raz, osoby, które są zaproszone lub nie są jeszcze partnerami, udziałowcami firmy Skyward Community, mogą poprosić takiego linka osobę, która was zaprosiła na to dzisiejsze spotkanie. I po zarejestrowaniu się bardzo ważne jest, aby zweryfikować swój numer telefonu odpowiednio SMS-em, kodem na koncie, który otrzymamy, jak i zweryfikowania całego konta, ponieważ w momencie, kiedy będziemy zakupywać udziały, stajemy się współudziałowcami, współwłaścicielami spółki Skyward Community i potrzebne jest zrobienie naszej osoby wpisu do spółki, i dlatego też potrzebne są między innymi dane dowodowe, czyli najczęściej z dowodu osobistego, plus ewentualnie jakiś dokument potwierdzający nasze miejsce zamieszkania. To tak jak w każdej firmie poważnej,
te dane są potrzebne i to nas w żaden sposób nie dziwi. Taka weryfikacja konta zazwyczaj trwa do 24 godzin, jeśli te dokumenty prześlemy skany dobrej jakości i wypełnimy formularz osobowy poprawnymi danymi, które zgadzają się z tymi, które będą w dowodzie osobistym. W momencie, kiedy się to stanie, to w zakładce dla partnerów jest możliwość korzystania z bardzo wielu materiałów, natomiast zanim dostaniemy do niego dostęp, musimy zatwierdzić 8-stronicowy program, tak gdyby regulamin programu partnerskiego poprzez kliknięcie odpowiednich stron, zatwierdzenie, tak jak gdyby takiego złożenie takiego podpisu elektronicznego, że zgadzamy się i chcemy brać udział jak gdyby w całym marketingu programu partnerskiego firmy Skyward Community. W momencie, kiedy to zrobimy, tak jak powiedziałem, dostajemy linki polecające, dostajemy tak zwane linki do stron docelowych, jeszcze wiele innych narzędzi w postaci multimediów, wideo, linków, które możemy wysyłać poprzez różne komunikatory. To jest przydatne po prostu w pracy. Te materiały naprawdę są zrobione w profesjonalny sposób, więc możemy wysłać je naprawdę poważnym osobom, które zastanawiają się nad podjęciem decyzji, czy wejść w szeregi tak ogromnej społeczności, jaką jest społeczność Skyward Community, licząca obecnie na pewno grubo już ponad 500 tysięcy osób. To są te strony docelowe i właśnie przechodząc do programu partnerskiego mamy 7 tak zwanych awansów. Pierwsze jest to bardzo prosty, tak naprawdę ten pierwotny powiedzmy stanowisko, jakim jest partner. Zazwyczaj bardzo krótko tutaj miejsce zagrzejemy, ponieważ chcąc duplikować, zapraszać nowe osoby do programu partnerskiego, bardzo szybko stajemy się konsultantami, później liderami i tak dalej. Tutaj jeśli chodzi o partnera, to jest osoba, która po prostu zarejestrowała się, zweryfikowała swoje konto i ma możliwość zarabiania w programie partnerskim poprzez polecanie, poprzez zapraszanie osób, które złożą, dokonają inwestycji w firmie Skyward Community. Mamy na początek 15% z tego, co zainwestuje nasz inwestor. Jeśli to są duże inwestycje w wysokości 10, 100 czy więcej tysięcy, no to są to znaczące środki, które od razu trafiają na nasze konto bonusowe i możemy je wykorzystać albo do wypłaty, albo na przykład na jakiś osobisty pakiet udziałów w firmie. Jak widzimy również już na samym początku firma daje nam możliwość zarobienia z 4 poziomów w głąb. Także to też jest pod tym względem bardzo przyjemne. Kolejny poziom, ten drugi wstępny, to jest konsultant. Konsultant to jest osoba, która sama osobiście dokonała pierwszej inwestycji w wysokości $100 i zaprosiła 2 osoby, które zrobiły to samo. Mając $300 łącznej inwestycji historycznie naliczonej w pierwszym poziomie, automatycznie stajemy się konsultantami. Firma dodatkowo dokłada nam, jak widzimy, 5 poziom w głąb w strukturze. Lider to jest ostatni taki poziom, czyli z kolei 3 poziom, awans w strukturze, ale ostatni, który nie wymaga kwalifikacji osób trzecich. O tym za chwileczkę powiem. Lider jest to osoba, która osobiście zainwestowała jednorazowo lub historycznie $200, zaprosiła 3 osoby, które zrobiły to samo. Z tym, że oprócz załóżmy konsultantów, być może mamy pierwszych też tych partnerów, którzy dopiero się zarejestrowały, suma łączna inwestycji na pierwszym poziomie musi wynosić $2000. Czyli jeśli mamy my tylko 200, 3 partnerów, którzy zrobiło też taką samą inwestycję, minimum 200, mamy 600, nasze 200, 800, to jeszcze w strukturze na pierwszym poziomie musi być 1200 takiej inwestycji dokonanej przez dowolne osoby na dowolnym poziomie. Mogą być te pierwsze osoby, które właśnie
rejestrują się, są partnerami, a jeszcze nikogo nie zaprosiły. I wtedy w tym wypadku, mając to 2000 na pierwszym poziomie, 200 własnej inwestycji i trzech partnerów z kwotą 200 dolarów inwestycji, czyli takich przyszłych też liderów, których ciągniemy jak gdyby za sobą w ścieżce kariery, automatycznie otrzymujemy status lidera. Jak widzimy, dzięki temu, że stajemy się liderami, również w programie partnerskim sięgamy kolejnego poziomu, poziomu szóstego, w głąb struktury. Kolejny status, jest to pierwszy status w programie partnerskim, który wymaga już kwalifikacji osób trzecich, czyli w tym wypadku master, aby stać się nim, potrzebuje minimum trzech liderów na pierwszym poziomie. Czyli musimy mieć osoby, które również zaczynają budować team. To jest podstawa, aby stać się masterem. Master, jak widzimy, ma awans, ponieważ z sześciu poziomów, które ma lider, master otrzymuje już w głąb możliwość zarabiania bonusów z dziewięciu poziomów. Wymóg osobisty to jest minimalna kwota inwestycji 1000 dolarów. Jak widzimy, kwota inwestycji naszej struktury łącznie z naszą inwestycją musi wynosić 5000 dolarów i trzech liderów. Gdy spełniamy te trzy warunki, to uzyskujemy status mastera. Kolejny status, jest to status eksperta. Ekspertów tak naprawdę w Polsce jest niewielu, a powinno być faktycznie ich dużo, dużo, dużo więcej. To myślę, że mamy tutaj tak naprawdę w tej kwestii dużo do zrobienia i do nadrobienia, ale jest to praca naprawdę do wykonania, ponieważ jesteśmy w wyjątkowej firmie. Pamiętajmy, że niektórzy z nas są już 6 lat, czyli prawie od początku, ponieważ finansowanie zaczęło się około 7 lat temu, to początki całkowicie. Ja jestem w firmie, tak jak powiedziałem, 6,5 roku. Natomiast biorąc pod uwagę eksperta, ten wymóg, to tak naprawdę osobista inwestycja tutaj jak gdyby nie ma problemu z uzyskaniem, ponieważ na poziomie eksperta zazwyczaj, jeśli my osobiście nie mieliśmy takich funduszy, to po prostu je zarobiliśmy wcześniej we firmie. Również nie ma problemu z tym kapitałem z pierwszego poziomu, czyli tą sumą historycznie narastającą przez osoby, które zapraszamy bezpośrednio, które zainwestują konkretną określoną gotówkę. Z tym też nie ma problemu. Najczęściej, powiem wam otwarcie i szczerze, że jest problem po prostu z osobami, które też musimy znaleźć, takie osoby, które budują również team, które budują organizację składającą się właśnie z inwestorów i chcących dalej budować również struktury. Dlaczego? Dlatego, że osobista inwestycja na tym poziomie, poziomie eksperta, jest to 5000 dolarów i być może dla niektórych jest to spora kwota, to współpracując z firmą jesteśmy w stanie zarobić takie i dużo, dużo większe pieniądze, więc to naprawdę na tym poziomie nie jest problem. Problemem również nie jest kwota narastająca historycznie przez osoby zaproszone bezpośrednio i zainwestowane przez nich środki. W tym wypadku jest ten wymóg przy ekspercie 10 tysięcy dolarów, z czego również nasza osobista inwestycja się liczy, więc w tym wypadku tak naprawdę tylko 5 tysięcy, czyli to jest naprawdę niewiele, ale musimy mieć na tym poziomie trzech masterów. I tu już jest najczęstsza praca, którą musimy konkretnie wykonać. Musimy niejako wykreować trzech masterów, a jak mamy trzech masterów, to w przyszłości w dużej mierze duża szansa, że również wykreujemy minimum trzech ekspertów i tak dalej. Dzięki czemu my możemy uzyskać dalsze awanse. Różnica jest taka, jak widzimy, że jeden master i drugi master może być na pierwszym poziomie, jak najbardziej jest to wskazane. Trzeci może tak samo być, ale przy wypadku eksperta, jeśli chodzi o kwalifikacje, to ten master może być również na drugim lub
nawet w dalszym poziomie. Ważna jest jedna zasada. Ważne jest to, żeby master, który nam daje kwalifikacje z dalszych poziomów, był w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych dwóch masterów, którzy już liczą się do naszej kwalifikacji. Czyli tak jak widzimy na przykładzie na zdjęciu, ten trzeci master w drugim poziomie, pod nim nie ma mastera, więc on może nam dać normalną kwalifikację. Ja na przykład mam mastera, ale na przykład mam tutaj mastera, więc ponieważ ten master daje mi już kwalifikacje, no to ten master nad nim już też mi kwalifikacji nie daje, więc musi być ten trzeci master w niezależnej nodze wykreowany i to jest podstawa do tego, żebyśmy uzyskali status eksperta. Czyli jeszcze raz podsumuję. My osobiście 5 tysięcy, nasza inwestycja ze strukturą z pierwszego poziomu łącznie 10 tysięcy i trzech masterów. Wtedy uzyskujemy status mastera. Zobaczmy również, że ekspert uzyskuje w tym wypadku duży awans, jeśli chodzi o głębokość zarobków w strukturze, ponieważ z 9 poziomów nagle przeskakujemy do 20. Więc to jest naprawdę duży skok w uzyskaniu odpowiednich środków z poziomów, których wcześniej nie uzyskiwaliśmy bonusu, ponieważ ich nie sięgaliśmy w programie partnerskim. I zobaczmy jeszcze kolejny poziom, poziom przedostatni, top eksperta. Top ekspert jest to taki naprawdę, powiedzmy, już prestiżowy poziom, z którym wiążą się dodatkowe korzyści finansowe. Do tego za chwileczkę przejdziemy. Jeśli chodzi o osobisty wymóg, to jest to 10 tysięcy dolarów. Również struktura nasza z naszą osobistą inwestycją musi dokonać inwestycji 30 tysięcy, czyli licząc nasze 10, to osobiście pierwsza linia musi zrobić obrót historycznie 20 tysięcy dolarów, taki minimum. I top ekspert musi mieć pod sobą minimum 3 ekspertów. 2 bezpośrednio zaproszonych, 3 dopuszczony jest, że może być głębiej w linii, ale w niezależnej nodze, tak jak pokazuje to zdjęcie. Czyli to są te 3 warunki. 10 tysięcy, 30 tysięcy łącznie z naszą inwestycją, pierwsza linia i 3 ekspertów, mamy top eksperta. Dlaczego mówię, że jest warte praca nad tym, żeby uzyskać ten status? Z 2 powodów. Po pierwsze, uzyskujemy maksymalne korzyści w programie partnerskim, czyli sięgamy 24 poziomów, czyli w tym wypadku tak naprawdę nic nam nie przepada. Wszystko, co jest zebrane w programie partnerskim, trafia na nasze konto. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, uzyskujemy comiesięczny bonus z obrotu całej struktury. To, czego nie mają wcześniejsze, niższe poziomy. Czyli jeśli w danym miesiącu nasza struktura uzyskała status, znaczy obrót w danym miesiącu kalendarzowym od 1 na przykład do 30 danego miesiąca w wysokości 20 tysięcy dolarów, a mając naprawdę dużą strukturę z 24 poziomów, nie jest to wiele, to w tym wypadku firma naliczy nam dodatkowy bonus w wysokości 1500 dolarów. Czyli niezależnie od tego, ile z 24 poziomów uzyskamy bonusów, to należy się nam również z obrotu całej struktury w danym kalendarzowym dniu za zamknięcie tego miesiąca, zaraz kolejnego dnia 1500 dolarów pojawia się na naszym koncie bonusowym i możemy je wypłacić w postaci gotówki, tak jak nam się po prostu tak naprawdę podoba. I zobaczmy ostatni status, ten taki najbardziej, powiedzmy, do którego wszyscy zmierzamy. Sky Expert. Sky Expert ma podwójną wartość inwestycji w stosunku do top eksperta, czyli w tym wypadku mamy 20 tysięcy. Sky Expert musi mieć osobiście zainwestowane. Struktura łącznie z naszą inwestycją 90 tysięcy dolarów. I w tym wypadku ta ostatnia nasza, powiedzmy, ten ostatni awans musi wynosić. Wymaga od nas 4 top ekspertów. Widzimy, że nadal 2 top ekspertów, podstawa, warunek jest na pierwszym poziomie, musi być 2. Natomiast pozostałych tych 2, tak jak tu widzimy na tym przykładzie, może być w głębiej w strukturze.
tu drugi poziom, tutaj czwarty poziom, ale w niezależnych nogach, czyli po prostu w innych odnogach niż tych dwóch ekspertów z naszej bezpośredniej linii sponsorowania. I wtedy mamy kwalifikacje do Sky Experta. W momencie, kiedy uzyskamy ten status, to oczywiście korzyści wynikają z tego, że nadal, tak jak Top Expert, również Sky Expert otrzymuje bonusy z wszystkich 24 poziomów, ale w tym wypadku tutaj nam się przy awansie zwiększa ten bonus z obrotu miesięcznego, czyli jeśli nasza struktura zrobi obrót w ciągu danego miesiąca kalendarzowego 30 tysięcy, to my otrzymamy również bonus $2000 na nasze konto bonusowe i możemy te pieniążki wykorzystać na dowolny cel, czyli albo wypłacić je na swoje konto lub gdzieś w formie kryptowaluty, czy też w formie gotówki, tak zwanego fiata, lub zainwestować na przykład w jakąś ratę lub nowy pakiet, to nasza decyzja, co z tymi pieniędzmi zrobimy. Teraz krótkie podsumowanie. Tutaj jeszcze ten slajd, ja go zostawiam, ponieważ on jest bardzo ważny, przynajmniej dla niektórych, że ten program partnerski, który daje nam od samego początku pojawienia się w firmie zarobienia 15% z pierwszego poziomu, nie jest ograniczony maksymalnie do tego poziomu. Ponieważ osoby, które najwięcej robią, wykonują pracę i zapraszają nowych inwestorów, są wynagradzane dodatkowym procentem. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy mamy w danym miesiącu kalendarzowym płatności w pierwszej linii, 20 płatności za jakieś raty lub pakiety w formie gotówki bezpośredniej, jest na przykład tych płatności więcej od 20 i więcej w danym miesiącu, to nie otrzymamy 15% z każdej takiej płatności z pierwszej linii, ale otrzymamy 18%. Czyli możliwość jest zarobienia 3% więcej przy tych osobach, które faktycznie są regularne, co miesiąc powielają, duplikują, zapraszają nowe osoby. Pamiętają, że naprawdę jest to fajne źródło dochodu i poza tym nikt z nas nie powstydzi się, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o firmę. Firma przez 7 lat nigdy nie miała żadnej zadyszki, żadnego problemu z rozliczeniami finansowymi. Jest to spółka, która tak naprawdę w tej chwili zaczyna być, jest spółką inwestycyjną, czyli jak gdyby opuściła ten próg tak zwanego ryzyka startupu, wchodząc w projekt komercyjny, nie ma żadnych długów ani w bankach, ani w innych niezależnych instytucjach. Jest to naprawdę rzadkość, szczególnie w okresie teraz, w którym żyjemy, tym geopolityce i całej światowej, gdzie naprawdę bardzo wiele firm przestało istnieć w ciągu tych dwóch ostatnich lat, właściwie prawie trzech lat pandemii i po pandemii, po prostu nie wytrzymało długów i zadłużeń i przestało istnieć, ogłosiło bankructwo. Nasza firma się rozwija i nawet przez okres pandemii odwiedzało ją naprawdę dziesiątki różnych delegacji z całego świata, które kończyły się najczęściej różnego rodzaju porozumieniami, podpisywaniem pewnych wstępnych umów, które później, wiemy, w dłuższym czasie, w wielu wypadkach kończą się poważnymi kontraktami komercyjnymi. Ale to jest oczywiście długi pewien proces. Nikt nie podpisuje kontraktu w ciągu jednej wizyty na ileś miliardów. I to chyba dobrze rozumiemy. Przechodząc do tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli program partnerski, podsumowanie programu partnerskiego. $50 to jest minimalna inwestycja. Myślę, że to jest inwestycja, na którą każdy Polak, pomimo wcale nieciekawej sytuacji, $50 jest w stanie sobie pozwolić. Jeśli nie co miesiąc, co drugi miesiąc albo co kwartał, cyklicznie doinwestować dodatkową jakąś kwotę, dokupić sobie udziały. Myślę, że każdy. Jeśli dobrze byśmy wyjaśnili tą sprawę komuś, jaka to jest spółka, jak to się ma do chociażby inflacji, o której jeszcze wspomnę dzisiaj, to myślę, że każdy jest w stanie zainwestować to $50, czy ewentualnie $300 w ciągu roku, czyli załóżmy co drugi miesiąc, czy tam co nawet trzeci miesiąc, inwestując sobie taką małą kwotę.
i to później tak naprawdę się ładnie, ładnie skumuluje. Minimalna kwota, jak powiedziałem, $50, minimalna kwota wypłaty z programu partnerskiego, bo o tym dzisiaj mówimy, to jest $30 na dowolne konto, portfel czy też kryptowalutę, które dzisiaj są coraz bardziej popularne. Jeśli chodzi o program partnerski 24 poziomy, to jest naprawdę warte zaznaczenia i każdy z nas może zaprosić dowolną ilość osób. Tutaj nas nic naprawdę nie ogranicza, jedynie wyobraźnia. Jeśli chodzi o pewne takie podsumowanie programu partnerskiego i nagrody, które otrzymujemy, to wygląda to w ten sposób, że mistrz otrzymuje bardzo skromny podarunek w wysokości, to jest tylko długopis markowy firmy. Natomiast już pozostałe poziomy ekspert, top ekspert i ekspert otrzymują po prostu ten taki, powiedzmy, za awans bonus w postaci gotówki. $500 ekspert, top ekspert ma $1500, no i sky ekspert ma $2000 w gotówce na swoje konto bonusowe. Możemy zrobić z tym, co chcemy. Podsumowując, każdy z nas tutaj obecny, jeśli nawet już zrobił ruch i kupił pewne udziały lub jeszcze tego nie zrobił, to jest szansa stania się częścią projektu, która zmieni cały świat i musimy tego być przekonani, pewni. Jeśli bierzemy udział w programie partnerskim, jeśli mamy takie przekonanie o firmie, a żeby mieć przekonanie, to warto korzystać z tych webinarów. Oczywiście pewne części się powtarzają, one się będą powtarzać, bo trudno mówić o programie partnerskim, nie mówiąc właśnie o programie partnerskim, więc one muszą się powtarzać. Natomiast pewne części składowe, gdzieś tam dalsze, mogą się zmieniać, z czasem one się będą zmieniać, ale również pewne wiadomości, które dochodzą do nas ze strony firmy, które chcemy przekazać, często są pewną nowością lub nawet rewolucją. Jest to projekt, który naprawdę zmieni świat. Ja jestem osobiście o tym przekonany. Nie robiłbym tego, gdybym o tym był nieprzekonany i nie zainwestowałbym tyle środków, ile osobiście zainwestowałem. Co najważniejsze, nasza firma została wyceniona na $400 miliardów w momencie, kiedy tak naprawdę jeszcze nic nie istniało w formie fizycznej. Wszystko było na papierze, dokumentach i ta idea całego projektu, całej tej myśli związanej z koleją strunową została przez niezależnych ekspertów na tyle wyceniona. Jest to naprawdę bardzo duża kwota, prawie pół biliona, 400 miliardów i myślę, że niewiele firm na tym etapie, zanim w ogóle zaczęło działać, jeśli jakaś idea była wyceniana na jakąś kwotę, to nie sądzę, że wiele firm było, jeśli w ogóle takie były, wycenione na taką kwotę. Jeśli Państwo znacie taką firmę, która została wyceniona na 400 miliardów lub więcej w momencie, kiedy jeszcze nic nie zaczęto tworzyć, to możecie napisać na czacie. Przechodząc teraz krótko do możliwości inwestycyjnych we firmie, każdy z nas tak naprawdę ma jeszcze, oczywiście ja pamiętam sprzed kilku lat tych możliwości inwestycyjnych w pakiety było dużo, dużo więcej. No i oczywiście dyskonto, które mieliśmy wtedy, było o wiele, wiele potężniejsze. Dzisiaj mówimy o dyskoncie 20, 30, 40 i w pewnych okresach promocyjnych nawet 80. Wielu z nas, kiedy podejmowało współpracę z firmą, wchodziło w dyskoncie 600, 800. Więc jest to przebitka 10-krotnie. To jest już zysk osiągnięty, 10-krotność w stosunku do czasu, w którym jesteśmy w firmie, a tak naprawdę są to żadne pieniądze w stosunku do tego, co będzie w momencie, kiedy firma zadebiutuje i wprowadzi udziały dowolnego obrotu giełdowego. To będzie, powiedzmy, no jak taka szybkość światła od pewnego punktu A do pewnego punktu B, przepaść, jeśli chodzi o wysokość, możliwość sfinansowania, spieniężenia tego, co włożyliśmy parę lat wcześniej.
InnoTrans jest to bardzo ciekawy pakiet, ponieważ ten InnoTrans możemy kupić trzykrotnie po $1000 i za każdym razem dyskonto jest większe. 27, 31, 41. Ono jest bardzo ciekawe z tego względu, że po pierwsze mamy większe dyskonto, a pamiętamy, że dyskonto to nic innego jak rzeczywista wartość w stosunku do tego, co płacimy. Tak może to nazwę, czyli w prostym języku oznacza to, że jeśli na przykład mamy dyskonto 41, jak w wypadku tutaj tego trzeciego pakietu, za $1 otrzymujemy 41 udziałów wartych w cenie rzeczywistej, nominalnej, $41. Czyli tak byśmy dostali od firmy za dolara udziały warte $41, czyli 4100, o ile dobrze liczę, procenta więcej. Tak to wygląda. Te pakiety kolejne, maluszek i student, ja bardzo często mówię, że to są idealne, ale tak naprawdę idealne. Kwestia sposobu naszego myślenia, czy tak myślimy, czy też nie. Ale są to naprawdę idealne pakiety dla rodziców, którzy mają pociechy takie od roczku, dwóch, trzech, czterech, po takich, którzy już gdzieś tam na przykład wkraczają, powiedzmy, wiek dorastania, myślą o szkole wyższej, studiach i to może być niesamowity prezent. Bo z jednej strony maluszek, ten pakiet na przykład kupując dziecku za parę lat, on może być warty 1000% więcej, bo jeśli mamy tutaj, zobaczmy, jeśli tutaj mamy za niewielką naprawdę kwotę 14 tysięcy udziałów, 14, prawie 15 tysięcy udziałów i za kwotę tak naprawdę inwestycji $585, czyli mniej więcej byłoby to jakieś 2,5 tysiąca, już teraz nie chce mi się tego mnożyć. Czyli naprawdę niewielka, to jest najniższa krajowa, gdyby tak policzyć, najniższa jakaś krajowa netto, otrzymujemy 15 tysięcy udziałów i zakładając, że udział, cena nominalna na umowie, to jest minimalna w momencie wprowadzenia udziałów do obrotu giełdowego, to jest minimum $1, to biorąc pod uwagę chociażby to, to licząc 14920, o ile dobrze pamiętam, tam było 3, razy 4,5, czyli załóżmy 4,5 złotego za dolara, to za 2,5 tysiąca mamy gwarantowaną kwotę 67 tysięcy. I dobrze naprawdę to sobie czasami przeliczyć. 67 tysięcy dajemy dziecku. Gdyby się okazało, że te udziały na przykład będą warte nie dolara, a tak przypuszczam, to jest moje zdanie, że one będą warte 10 lub więcej w momencie, kiedy firma zadebiutuje na giełdzie, wprowadzi udziały wolne do obrotu giełdowego. Jeśli to będzie $10, to proszę Państwa, za śmieszną kwotę w wysokości 2,5 tysiąca dziecko ma 671 tysięcy złotych. To są potężne pieniądze, to za tak niewielkie pieniądze, 2,5 tysiąca złotych, dziecko może mieć za kilka lat, na przykład kupić sobie mieszkanie. To tak mniej więcej wygląda. Gdyby przyjrzeć się tej kwocie 38 tysięcy, to wygląda to jeszcze lepiej. Idąc tym samym tokiem myślenia, 37 tysięcy, 38 tysięcy, 550, to co mamy gwarantowane, to mamy $38 tysięcy w momencie wprowadzenia udziału do wolnego obrotu razy załóżmy 4,5 zakładając, to na dzień dobry nasz dorastający student, nasze dziecko otrzymuje 173 tysiące od nas w prezencie. Gdyby okazało się, że te udziały jednak będą warte $10 w momencie wprowadzenia ich do obrotu giełdowego, to kwota ta wynosi prawie 2 miliony, czyli 1 734 tysiące. Czy wyobrażamy sobie tą kwotę?
za $1,350, które możemy spłacić w 9 ratach, których tak naprawdę jakoś nie odczujemy, bo w 9 ratach podzieli 1350 to naprawdę jest niewiele. Dziecko może otrzymać w dorosłe życie za kilka lat prawie 2 miliony. Proszę sobie wyobrazić, jak to mu pomoże w starcie w dorosłe życie. Chyba każdemu z nas pomogłaby taka kwota nawet dzisiaj, gdybyśmy ją otrzymali. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo dobry pakiet dla rodziców, którym zależy naprawdę na pomyślności dzieci. Wielu rodziców bierze co miesiąc 500+ i właściwie z tego nic nie ma. Pomyślmy sobie, jakie pieniążki można byłoby mieć na przykład z tych 500+, o którym przed chwileczką mówiliśmy, razy 6. Mamy pewną kwotę i dyskonto, które otrzymamy, czyli tą kwotę, którą otrzymamy, pomnożoną na przykład razy nie 1 dolar, który jest w umowie gwarantowany, tylko zakładając, że to będzie minimum 10. To są naprawdę spore, spore pieniądze. Podążając dalej, mamy tutaj różne pakiety jeszcze. Za gotówkę na raty, najczęściej jest to w 5 ratach. Większość pakietów, oprócz tego właśnie maluszka, studenta i inotransu. Mamy możliwość spłacania je na raty lub w gotówce. To każdy z nas sobie sam może zdecydować. Teraz pytanie, nieraz ludzie się nas pytają, ale co ja otrzymam za to, że zainwestuję środki, czy mam jakieś gwarancje, czy mam jakąś umowę i tak dalej. Oczywiście jest umowa, tak zwana umowa pożyczki konwertowanej, czyli tak naprawdę chodzi o to, że my pożyczamy niejako pieniądze firmie, a w zastaw tego otrzymujemy udziały, które po, można powiedzieć, realizacji całego projektu i wprowadzenia ich do wolnego obrotu będą mogły być spieniężone. Po prostu na giełdzie, na rynku wolnych udziałów będą, każdy z nas może je spieniężyć lub sam zdecydować, czy chce na przykład otrzymywać dywidendy coroczne. Tego jeszcze nie wiem, czy to będą coroczne, czy już w późniejszym okresie, na przykład co półroczne, jak firma będzie rozliczać się z dywidend z udziałowcami, ale będzie też to do wyboru. Lub część sprzedać, a część pozostawić jako dziedzictwo pewne, które tak naprawdę podlega dziedziczeniu przez naszych dzieci, wnuków, wnuki i tak dalej. Otrzymujemy tak zwaną umowę pożyczki konwertowanej, i na stronie 8 mamy taki zapis, że otrzymujemy udziały klasy A, czyli to są te udziały tak zwane najczęściej uprzywilejowane, które uzyskują prawo jako pierwszeństwo do dywidend, kiedy one się pojawią, ale jest ten bardzo ważny zapis i to jest bardzo ważny zapis, o którym mówić warto osobom, które zapraszamy do firmy, że jeden udział, który dzisiaj kupujemy, wart jest w cenie nominalnej 1 dolar. To jest kwota minimalna, którą firma może nam zagwarantować. Oczywiście ja zakładam, że po wprowadzeniu udziałów do wolnego obrotu giełdowego te udziały będą dużo więcej warte, bo nie sądzę, żeby taka technologia, która będzie obejmować naprawdę swoim zasięgiem wszystkie kontynenty, bo taka jest potrzeba dzisiejszego świata, żeby był warty zaledwie marny dolar, który wartość ma jaką ma, natomiast uważam, że te udziały są dużo, dużo więcej warte. I tej po prostu osobiście wersji ja osobiście się trzymam, jeśli chodzi o wprowadzenie udziałów do wolnego obrotu. Ale ten zapis jest bardzo ważny. Również ten ważny zapis jest, kiedy wchodzimy sobie w zakładkę certyfikaty, mamy oczywiście certyfikaty, które możemy sobie wydrukować, zamówić do domu. Ja tam kilkanaście takich certyfikatów mam, ale po prostu później w tym czasie już przestałem je zamawiać do domu, bo stwierdziłem, po co mi te certyfikaty. Ewentualnie mogę sobie ściągnąć w formie elektronicznej, ale jest możliwość też sobie ściągnięcia w formie elektronicznej wyciągu z rejestru spółki. Czyli jak gdyby my w momencie, kiedy kupimy udział i je spłacimy, jeśli one są w formie rat, to stajemy się współwłaścicielami spółki, jesteśmy wpisani do rejestru spółki i taki wypis z rejestru spółki możemy sobie ściągnąć na maila. Tutaj jest jeden przykład z jakiejś tam część
z pakietów, które ja posiadam, akurat w wysokości 2 300 tysięcy, jakaś tam część certyfikatu, ponieważ jeśli jest ich więcej i były kupowane w różnym okresie, to po prostu takich stron będzie po prostu kilka, składających się z różnych grup wpisanych do rejestru spółki. Każdy z nas, tak jak już mówiłem wcześniej, staje się współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej. To fajne zdjęcie, proste, taka kreskówka pokazuje tak naprawdę, że kupujemy sobie naprawdę w pewnym sensie maszynkę do robienia pieniędzy, patrząc w perspektywie dalszego czasu. Bo z jednej strony my możemy oczywiście udziały sprzedać, to wszystko zależy od nas, co zrobimy ze swoimi udziałami, ile ich mamy i jak będziemy ich chcieli spieniężyć. Sprzedać w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do wolnego obrotu, ale możemy też korzystać z dywidend, które z roku na rok, w momencie, kiedy ilość tych tak zwanych komercyjnych tras będzie budowanych i będzie powstawać, dywidenda będzie coraz wyższa z udziałów, które posiadamy i to będzie stały dochód wielopokoleniowy. My, dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. Tylko od nas zależy, czy my to spieniężymy od razu na giełdzie, czy też dywidendy, będziemy korzystać z dywidend. Tak naprawdę dywidendy będą powstawać z wielu źródeł. Oczywiście główne źródło to trasy komercyjne, które już zaczęto, gdyby rozpoczęły się, przynajmniej te studia wykonalności, które są początkiem rozpoczęcia kilku projektów, rozpoczynają się. Tutaj zazwyczaj w momencie, kiedy rozpoczynają się takie budowy komercyjne, czyli są umowy komercyjne i one zaczynają, jakaś praca związana z nimi jest, to firma już otrzymuje zaliczki i to czasem nie są małe zaliczki. Zaliczki na poczet budowy, ale w tych zaliczkach również częścią składową jest zysk, a zysk, częścią składową zysku firmy, spółki jest również dywidenda. To jest jedno źródło finansowania. Drugie później eksploatacja tego wszystkiego, co powstanie. Ale również dywidendy powstają z czego? Powstają również z tej puli udziałów, które firma ma, swoje pewną część udziałów, które będzie wprowadzać do wolnego obrotu giełdowego w pewnym momencie, kiedy będzie na to gotowa w pełni. Wprowadza swoje udziały do wolnego obrotu. One są sprzedawane na giełdach, a giełdy są zobowiązane w momencie sprzedaży tych udziałów część zysków z tego tytułu odprowadzić do właściwej spółki, czyli naszej. A część zysków ze sprzedaży tych udziałów firma przeznacza również na dywidendy. Czyli to jest kolejne źródło finansowania naszych dywidend, to co się będzie działo w przyszłości na giełdach z naszymi udziałami. Oczywiście my też możemy prowadzić później swoje udziały, które mamy jako współudziałowcy, współwłaściciele spółki, na, jak gdyby wprowadzić je do obrotu giełdowego i po prostu je najzwyczajniej sprzedać. Po tej niższej czy wyższej cenie od nas to będzie zależeć. Tu jeszcze krótka wyliczanka, która bardzo fajna jest do tak naprawdę każdego Kowalskiego, z którym rozmawiamy. Zobaczcie, żyjemy bardzo w dziwnym okresie. 2 lata pandemii, teraz za chwilę w lutym będzie rok, jak trwa wojna na wschodzie. I z tego tytułu oczywiście wiele krajów świata odczuwa różne pewne skutki. Oczywiście one są wywołane często sztucznie, ponieważ niewielu nam się chce wierzyć, że jedna wojna na Ukrainie powoduje na przykład inflację w wielu krajach sięgającą 15, 20 lub nawet w niektórych krajach słyszę 80 czy nawet więcej procent. Są to giga inflacje już. Ale czy one są związane tylko z tą sytuacją? Niektórzy mówią tak, przed wojną baryłka ropy kosztowała załóżmy, nie wiem, 100 czy więcej dolarów, a teraz kosztuje 70, a paliwo jakoś dziwnie mocno nie spadło. Dlaczego? Dlatego, że podczas wojny tak naprawdę tylko pewna część ludzi chce się wzbogacić również na tym nieszczęściu. Natomiast zwykli ludzie, zwykły Kowalski najczęściej na tym to odczuwa po prostu.
I teraz, żeby uniknąć pewnej sytuacji, wyjaśniać ludziom, rozmawiając z ludźmi, z potencjalnymi partnerami lub inwestorami na temat tego, co my im proponujemy, to zobaczcie Państwo. Z jednej strony tak naprawdę ludzie mają wybór, albo trzymać środki, pieniądze w domu, albo trzymać je w bankach. I tu jest niebezpiecznie, tu jest niebezpiecznie, bo inflacja sięgnie wszędzie po nie. Czy mamy je w domu, czy w banku, to na przykład inflacja średnia 15% w Polsce za ten rok strzeli jak nic. W przyszłym roku mówi się nawet o 20%, więc w ciągu 2 lat mamy stratę wartości naszego pieniądza około 35%. To jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast co się dzieje w naszej firmie? Proponujemy komuś inwestycje w wysokości $1000. Przykładowo, $1000. Otrzymuje z dyskontem takim średnim. Ono oczywiście w normalnych warunkach jest mniejsze, ale średnie dyskont to 1,40. Teraz niektórzy z nas mają tak zwany kupon, ten noworoczny, który upoważnia nas do zakupu udziału w bardzo dobrym dyskoncie. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre dyskonto 80, 1 do 80. Czyli za $1 dostajemy 80 udziałów wartych $80 w cenie nominalnej. To jest bardzo dobra oferta i naprawdę, jeśli ktoś może skorzystać, to naprawdę zapraszam do tego, żeby to zrobić, bo ten czas się skończy za chwilę i nie będzie już takich prezentów. Zresztą to jak gdyby te prezenty firma daje naprawdę bardzo dużo, uważam, ale one się po prostu skończą. Prędzej czy później one się po prostu skończą. Natomiast jeśli mamy możliwość kupienia z tak wielkim dyskontem teraz, przez te kilka dni jeszcze, jeden, bo tam widzę, że u mnie odlicza się czas, 3 dni jeszcze zostało, z tego co pamiętam, 1 do 80 i mogę taki kupon na przykład podarować partnerowi w pierwszej linii bezpośrednio, z tego co pamiętam, że chyba, nie jestem pewny, ale chyba nie można przekazać ich dalej w pierwszej linii, ale to trzeba byłoby sprawdzić. Wystarczy podać swojego maila. Ktoś, kto by potrzebował taki kupon, a nie ma go na własnym koncie, to po prostu możemy to sprawdzić. Ja po prostu te oferty jeszcze mam na swoim koncie, 1 do 80. Co to oznacza dla zwykłego Kowalskiego? Kupuję taki pakiet za $1000, dostaję 80 tysięcy, tak naprawdę udziałów w cenie nominalnej $80 000. Wyobrażacie sobie tą rozpiętość? 1000, a dostaje 80 tysięcy. I teraz co się dzieje? Gdyby się okazało, że w ciągu 2 najbliższych lat, czyli mamy ten rok i przyszły rok i później firma wprowadza udziały do obrotu giełdowego, to jeśli ktoś załapałby się na przykład na tą promocję 1 do 80, to otrzymuje na dzień dobry minimum $80 000. Ja osobiście jestem przekonany, że wprowadzenie udziału do obrotu giełdowego to będzie wyższa kwota niż $1, to będzie 10 lub więcej, dużo więcej. Ale zakładając nawet to minimum, to jest $80 000. To jest naprawdę niesamowita przebitka. Tam mamy stratę 35%, trzymając pieniądze w domu lub na koncie, nadwyżkę. Tu możemy uzyskać 80 tysięcy z $1000. Więc to jest naprawdę bardzo fajna oferta, warta do tego, żeby ją sprzedawać. Jeszcze króciutko, dosłownie 2-3 minuty, obiecałem, że skończymy w 50 minutach, skończymy w 52 minutach. To jest to, o czym mówiłem, ta noworoczna promocja wysokości dyskonta 1 do 80. Ja tą ofertę jeszcze posiadam, jeśli ktoś był zainteresowany, to możemy spróbować. Tam jest oferta na, jak widzimy, na kwotę jednorazową lub w ratach 5 na $250, 20 tysięcy udziałów, $500, 40 tysięcy udziałów i za $1000 mamy $80 000 udziałów. Ta oferta trwa jeszcze dosłownie kilka dni. Odbyło się ostatnio bardzo fajne spotkanie w Emiratach Arabskich, w Szarży, z tego co dobrze tutaj pamiętam. I to, co warte jest podkreślenia, to pod koniec tego spotkania, tutaj właśnie, o dokładnie, chyba to podsumowanie, powiedziano coś takiego.
no, w ramach tego oczywiście wydarzenia dużo mówiono właśnie na temat tej technologii, na temat całego tego parku technologii, który jest zbudowany w Szarży. Odbył się ten właśnie tak zwany okrągły stół. Wzięli w nim udział dyrektorzy oczywiście parku oraz szefowie dużych firm będących rezydentami Parku Innowacji. Jednym z tematów właśnie, i to jest ważne zdanie, jednym z tematów spotkania były długoterminowe projekty komercyjne Unicki String Technology i nie tylko w Szarży, ale w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czyli jak gdyby osoby naprawdę postawione bardzo wysoko w Emiratach Arabskich, z różnych spółek, firm, omawiali po prostu, tematem były rozmowy, długoterminowe projekty komercyjne naszej firmy. I nie tylko w Szarży, ale właśnie na terenach całych Emiratów Arabskich. Więc to jest coś niezwykłego. No i teraz jeszcze jedna informacja krótka, to co widzieliśmy pewnie w newsach. Firma cały czas idzie do przodu, ulepsza różnego rodzaju, tutaj Unibus został ulepszony, czyli po prostu dostosowano go do standardów światowych i do tego, do czego będzie go się wykorzystywać. Albo w klimacie bardzo zimnym, mroźnym, albo w klimacie tropikalnym, bardzo gorącym. I on po prostu został w pełni dostosowany do tych wszystkich takich, powiedzmy, ekstremalnych warunków. Oczywiście zostały ulepszone, czyli po prostu jakość wyciszenia, jeśli chodzi o hałas, został ulepszony i wiele innych takich, powiedzmy, innowacyjnych rzeczy zastosowano właśnie w tym minibusie 48-osobowym, który zapewne będzie również wykorzystany wkrótce w Szarży. I ostatni news, dosłownie króciutko, na sam koniec. Kończy się rok, więc również kończy się rozdawanie pewnych prezentów. Firma będzie miała taką krótką imprezę teraz na koniec roku i będzie rozdawała w ramach kuponów, jak był ten konkurs z nagrodami, z wycieczkami. Teraz ta ostatnia wycieczka właśnie ma być do Dubaju, pewna grupa pojedzie i pewnie będzie z tego tytułu również nagrany film odpowiedni, w naszym biurach się pojawi, ale z tego tytułu osoby, które uzyskały tam brązowy, srebrny i złoty status, mogą uzyskać tak zwane kupony. Jeśli ktoś zebrał wszystkie statusy, raz początkowo był brązowym, później srebrnym i na końcu złotym, to mógł zebrać, o ile pamiętam, chyba 9 kuponów i te kupony będą losować tyle razy, ile jest kuponów, będą losować milion udziałów. I to rozlosowanie będzie 22 kwietnia. Taka możliwość będzie zdobycia tych udziałów. O, ja też posiadam kupony, więc zapraszam, jeśli rozumiem, że chodzi o te kupony 1 do 80, że warto z nich skorzystać. Więc to ta informacja, że te udziały będą rozlosowane 22 grudnia, czyli dokładnie za 3 dni. To tyle jeszcze, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Udało się skończyć w 53 minutach. Końcówka roku, także wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Spotkamy się właściwie już za rok, jeśli można powiedzieć, czyli 2023 roku. Miejmy nadzieję, że on będzie bogaty w dobre informacje, w wyjątkowe informacje dla nas, jeśli chodzi o rozwój naszej spółki i pewnych decyzji, i pewnych prac, których po prostu z utęsknieniem wyczekujemy. Ja osobiście tego wyczekuję, tych ostatecznych testów związanych właśnie na torze numer 2 i numer 4, który jest skończony w Szarży. No i później to, co ma się rozpocząć, czyli po prostu budowa pierwszych tras komercyjnych, a następnie ogłoszenie kolejnych tras komercyjnych, o których firma, a również pan Anatolij Unicki wspominał na rok 2023. Także mam nadzieję, że za 2 tygodnie będę miał jeszcze większą garść ciekawych informacji dla Państwa. Także pozdrawiam, dziękuję za dzisiejszą obecność i do zobaczenia w przyszłym roku, 2023. Pozdrawiam.